odnośnie informacji, którą dzisiaj burmistrz przedstawił, to jest odnośnie naszej inwestycji kluczowej dla miasta, związanej z budową oczyszczalni ścieków. Jak można było wyczytać na stronie miasta, oczywiście cieszy ta wiadomość o tej dofinansowaniu do tej inwestycji, ale też niepokój wzbudziła mieszkańców. Są zapytania też do mojej osoby odnośnie podanej informacji przez prezesa spółki odnośnie brakujących środków, że dzisiaj tak w formie było to ujęte, że dzisiaj brakuje, zastanawiamy się nad możliwością pozyskania, o ile dobrze pamiętam, brakujących środków. I faktycznie to budzi niepokój, ta informacja przedstawiona na stronie miejskiej, bo no, z tego co sobie przypominam, to chyba to jest wniosek z 2016 roku. I teraz zakładając, już w takich procedurach odnośnie uzyskania wniosku o dofinansowanie, czy starania się na pozyskaniu środków na działalność przez podmiot prywatny czy publiczny, to tam są jakieś procedury, które wykazują ścieżkę dochodzenia do finansowania projektu, czy to w sektorze prywatnym, czy publicznym. Więc chciałbym się dowiedzieć, bo to już w sumie 2 lata jest od złożenia wniosku, jak faktycznie na tym wniosku zawieranym przez spółkę miejską z nie wiem, czy to było z ministerstwem, czy z bankiem, jak to faktycznie wygląda kwotowo? Jakie środki własne tutaj nasza spółka musiała zaoferować? Jakie środki z bieżącej działalności na ten projekt ewentualnie zamierzała pozyskać? I trzecie źródło, jakiej wysokości był przewidywany kredyt? Tak, bo wiadomo, że tych środków zabraknie na tą inwestycję, bo jak wiemy, to jest około 47 milionów, prawda, brutto inwestycja, dofinansowanie na poziomie tam 20 kilku milionów i około 20 będzie tam brakowało. Także prosiłbym o przedstawienie ewentualnie takiej informacji też dla mieszkańców. I kolejny temat w tej materii, jaki się też pojawił, to szereg inwestycji, które w latach 2016-17 były też przez naszą spółkę w różnych obszarach czynione i to dosyć, sądzę, że dosyć wysokiej udziale środków, chociażby tam przebudowa czy przystosowanie w nowej formie firmy do obsługi klienta, czy tam inne inwestycje remontowe, tak? Czy te inwestycje nie kolidują z priorytetową osią wydatków, jakim są na przykład teraz ta inwestycja, którą będziemy realizować, tak? To w tej materii to są te pytania. Jeżeli można, to chciałbym uzyskać taką odpowiedź. Ewentualnie, jeżeli potrzeba, to opublikować, żeby po prostu uciąć te spekulacje i inne odniesienia medialne, tak, w tej materii. Kwestia budowy oczyszczalni ścieków. Szanowni Państwo, aktualnie Pan Prezes, też musimy mieć świadomość tego, że spółki komunalne, spółki, w których udziałowcem jest miasto, czy w tym wypadku spółka, która dysponuje 100% kapitałem miasta, wszelkiego rodzaju, czy ewentualne pożyczki, kredyty, nie uwzględnia, one nie wchodzą do bieżącego budżetu, tak, nie wchodzą do budżetu. Są to wyłączone rachunki, które działają jak gdyby poza sferą budżetową. To jest jedna rzecz, żebyśmy nie mówili, że wchodzimy w jakiś proces tutaj nie wiadomo jakiego zadłużania. Druga sprawa, mówimy o kwocie, bo pamiętajmy, że mówimy o kwocie netto, natomiast w tej wydawałoby się dużej kwocie całościowej tego projektu mamy do odzyskania też sporo VAT-u, tak, który też, słucham? Tak, a więc to też jest w tym momencie dodatkowy atut, że te pieniądze wrócą z powrotem. Kolejna sprawa, Szanowni Państwo, trudno mówić, Pan Prezes będzie w najbliższym czasie, już w sumie rozpoczął rozmowy i gdyby
pewien dialog z instytucjami finansowymi, które mogą w tym zakresie nam pomóc. Powstał, na pewno Państwo wiecie, Polski Fundusz Rozwoju. Jest to instytucja, która zajmuje się dofinansowywaniem, czy może inaczej, przekazywaniem środków dla samorządów, dla instytucji publicznych, które mogą realizować i mogą, czy to w zakresie dotacyjnym, czy w zakresie bardzo korzystnej pożyczki, czy kredytu, samorządom pomagać. Tu chodzi o to, żeby na wkład własny zawsze samorządy, to jest przede wszystkim fundusz przeznaczony dla samorządów, gdzie przy absorpcji środków zewnętrznych ten wkład własny jest wymagany. Będziemy również, żebyśmy byli tego świadomi, że na chwilę obecną nie ma jak gdyby wybranego mechanizmu. On po prostu będzie najbardziej korzystny dla nas i mam nadzieję, że, drodzy Państwo, powiedzmy szczerze, tego typu szansa, ona się dwa razy nie zdarzy dla naszego miasta. Za jakiś czas nie będziemy w stanie sami z tym problemem się uporać, natomiast dobrze wiecie, że kwestie ochrony środowiska i wymogów dzisiaj naprawdę, a szczególnie konsekwencje niedotrzymania parametrów ścieków, czy tego wszystko, co jest związane ze środowiskiem, no konsekwencje są potężne. To są kary liczone w milionach i my sobie nie możemy na to pozwolić. Poza tym musimy tworzyć też system rezerwowy. Tutaj pan prezes też ma pewne pomysły do tego, żeby w razie jakiejkolwiek awarii nasze miasto posiadało pewne systemy zabezpieczenia, tak? Żeby nie było tak, że całe miasto stoi, bo gdzieś w danym miejscu jest czy pęknięty system, czy coś się po prostu dzieje. A więc temu to służy wszystkie inwestycje, bo pamiętajmy, że oprócz kanalizacji również tutaj pan radny wspomniał o tym, co do tej pory. Tam były również inwestycje w wodzie, nie tyle w kanalizacji, co w dostarczaniu wody. Tam też doszło do przebudowania sieci, ale też w związku z tym, żeby tworzyć dla nas takie po prostu bezpieczne w razie czy awarii, czy czego, różne sytuacje mogą nas spotkać, żebyśmy mieli również to bezpieczeństwo zapewnione. Proszę Państwa, a więc na pewno Polski Fundusz Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, wiem, że również Bank Ochrony Środowiska. Dzisiaj czekamy, tych instytucji finansowych jest troszeczkę, które będą ewentualnie mogły nam w tym zakresie pomóc. Pamiętajmy też o jednym, że ta kwota, ona również po przetargu może wyglądać zupełnie inaczej. Dobrze wiemy, tak, że czasami te proporcje spadają i dla nas wtedy są to kwestie bardzo, bardzo korzystne. Natomiast co do wyboru, ja myślę, że przyszły tydzień zadecyduje już o tym, w którym kierunku pójdziemy i jaki będzie mechanizm. Ja postaram się tutaj wtedy precyzyjnie odpowiedzieć na piśmie. Tak? Czy jest możliwość jeszcze ewentualnie na dodatkowe środki w ramach tego wkładu własnego, czy będziemy się musieli posiłkować jakimś dobrze przygotowanym kredytem, czy jakąś formą, która tutaj nam pomoże.